Dzień dobry, Seweryn Durczok, witam Państwa w kolejnym wydaniu EKO-raportu. W dzisiejszym programie przedstawimy Państwu najnowszy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na terenie leśnej bazy lotniczej w Katowicach lotnisko Opole Polska Nowa Wieś podpisano umowę na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych na terenach leśnych. Cztery wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach, Opolu, we Wrocławiu i Krakowie przeznaczą na ten cel w tym roku aż 800 tysięcy złotych. Do regionalnych dyrekcji lasów państwowych w Katowicach i we Wrocławiu trafi łącznie 800 tysięcy złotych. Środki te pozwolą zarówno na wykrywanie i lokalizację pożarów, jak i na szybką i sprawną koordynację ewentualnej akcji gaśniczej. Katowicki Fundusz przeznaczył na loty patrolowo-gaśnicze 500 tysięcy złotych, opolski 150 tysięcy złotych, wrocławski 100 tysięcy złotych, a krakowski 50 tysięcy złotych. Loty patrolowo-gaśnicze będą realizowane na terenach leśnych czterech województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. W ciągu ostatnich 4 lat na dofinansowanie lotów cztery fundusze wydały wspólnie blisko 2 300 000 zł. To bardziej taka dobra tradycja powoli staje się, że co roku ta współpraca z lasami państwowymi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska trwa i rozwija się, bo co roku tych środków jest więcej, ale najistotniejsze jest to przeznaczenie tych środków, czyli ochrona przeciwpożarowa w lasach, w tym naszym dobru narodowym, które mamy, a ta uroczystość, to uroczyste podpisanie na początku wakacji, też w okresie, kiedy ta susza zaczyna dawać się nam we znaki, jest też takim elementem edukacyjnym o tym, żeby pamiętać, jak zachowywać się w lasach i jak dbać o te nasze dobro narodowe. Co istotne też, bo to są loty także patrolowe, co istotne oprócz tego, że pewnej części pożarów udaje się uniknąć, to udaje się także zauważyć je w zarodku, te pożary, i nie pozwolić na ich rozprzestrzenienie. Takie jest też zadanie tych lotów, cel tych lotów, które finansujemy. Dofinansowanie większe, bo program się rozwija. Włączamy jeszcze kilka lat temu Katowicki Fundusz jako jedyny finansował te zadania dla lasów państwowych. Cieszę się, że od kilku lat właśnie ta współpraca, ten program, nasz program katowicki stał się takim ponadregionalnym programem. Już w tej chwili cztery fundusze, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska obejmuje. Potrzeby są większe, wzrastają też koszty realizacji tych lotów, stąd także patrzymy na to z tej perspektywy i te środki są w tym roku większe, bo to łącznie cztery fundusze przekazują już 800 tysięcy złotych. Nie ma potrzeby w tej chwili już jakiegoś w cudzysłowie kolędowania. Tu zarówno lasy państwowe, jak i my, wojewódzkie fundusze, widzimy tą potrzebę i wiemy, że te zadanie trzeba realizować i kontynuować. Na terenie województwa opolskiego, z czego się bardzo cieszymy. W sumie współpraca czterech funduszy to już czwarty rok z kolei. Zbieramy siły, starając się wspomóc w jakiś sposób i to dzisiejsze wydarzenie w stosunku do finansowania do lotów patrolowo-gaśniczych, jak i również działamy też w innych aspektach ochrony środowiska. Natomiast większa kwota, oczywiście ceny paliwa drastycznie wzrastają, w związku z tym zwiększyliśmy kwoty dofinansowania i w tym roku przeznaczamy wspólnie 800 tysięcy złotych właśnie na dofinansowanie lotów pożarowo-gaśniczych, które mam nadzieję zostaną te pieniążki bardzo dobrze spożytkowane, patrząc na to, że sytuacja początkiem tego roku faktycznie była, bym powiedziała, nawet dobra, bo dosyć mokro było w lasach, nawet chyba leśnicy niezbyt byli z tego tytułu zadowoleni, że aż tak mokro, no ale teraz mamy połowę roku, początek wakacji i faktycznie sytuacja drastycznie się zmieniła, no i mamy do czynienia już z tą dosyć dużą suszą, która
występuje w lasach. W związku z tym myślę, że te pieniądze będą bardzo dobrze spożytkowane właśnie na te cele, żeby patrolować nasze lasy z powietrza. Fundusz krakowski, katowicki, opolski i wrocławski. Dlaczego? Dlatego, że te województwa leżą na terenie dwóch regionalnych dyrekcji lasów państwowych, czyli Katowice i Wrocław. Stąd się spotykamy tutaj, może nie pomiędzy, bo pomiędzy to jest gdzieś tam Śląsk. Natomiast myślę, że baza jest akurat dobrym miejscem do tego, żeby tutaj te umowy w tym roku były podpisane. Cieszymy się z tego powodu, że możemy razem współpracować i te środki przekazywać na właśnie takie cele. Myślę, że zrobiliśmy wiele wspólnych działań. Między innymi te loty, które już czwarty rok z rzędu powtarzamy. Abstrahując od dzisiejszego wydarzenia, oczywiście wszystkie fundusze nadodrzańskie również przekazały środki na odbudowę ekosystemu rzeki Odry po ubiegłorocznej katastrofie. Także mamy mnóstwo pomysłów. Czasami nie możemy robić czegoś wspólnie, bo oczywiście każdy działa na terenie swojego województwa, ale współpraca bardzo dobrze nam się układa. Gdzieś tam między sobą bardzo dobrze koreluje i myślę, że tylko nowych pomysłów nam potrzeba, a ich mamy naprawdę dużo i środków. Bardzo się cieszę, że występujemy tutaj w roli gospodarza podpisania tego porozumienia. Najważniejsze w tym przypadku są lasy, bezpieczeństwo pożarowe lasów. Jesteśmy dzięki tym 800 tysiącom naprawdę przygotowani na to, żeby w przypadkach, kiedy doszłoby do zagrożenia pożarowego, ażeby pilnie reagować i w województwie opolskim, i w województwie dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Mam nadzieję, że te zdolności pilotów nie będą potrzebne, oby lasom naszym nic nie groziło, ale na tego typu różne ewentualności trzeba być przygotowany. Podpisany dzisiaj tego porozumienia jest jednym z elementów właśnie tego przygotowania na ewentualne zagrożenie. Mamy spore zasoby lasów. Mamy tu pamiętny las w Kuźni Raciborskiej, który jest na granicy województwa opolskiego i śląskiego, gdzie mieliśmy do czynienia chyba z największym w historii pożarem lasu, a więc to pokazuje na ten areał zalesienia dosyć spory w województwie opolskim, ale pamiętajmy też o jednym. Województwo opolskie to jest województwo, w którym historycznie zanotowano najwyższe temperatury średnioroczne. Stacja meteorologiczna w nieodległym Pruszkowie pod Opolem zanotowała rekord Polski, jeżeli chodzi o temperaturę letnią. W związku z tym to jest bezpośrednie narażanie lasów na wysychanie, a to suche środowisko leśne jest niestety takim środowiskiem, które sprzyja pożarom lasów. Dlatego tak ważne jest to, żeby na terenie województwa opolskiego szczególnie mieć pieczę nad bezpieczeństwem lasów. Się dzisiaj z powodu dobrej współpracy. Dobrej współpracy wszystkich służb, które działają na rzecz ochrony środowiska. Jednym z priorytetów tej ochrony środowiska jest zapobieganie, patrolowanie, rozeznawanie, rozpoznawanie. I ta dobra współpraca wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i dyrekcji lasów państwowych dzisiaj właśnie się dzieje na naszych oczach. Kolejne środki, 800 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na patrolowanie. Patrolowanie przez te jednostki, które widzimy w tle. Dzięki temu patrolowaniu polskie lasy państwowe
mają najlepszy w Europie system rozpoznawania, ostrzegania, prewencji. Możemy się szczycić tym, że nasze pożary, które z powodów zmian klimatycznych i narastającej suszy niestety mają miejsce, są gaszone szybko i się nie rozprzestrzeniają. To potrafimy, tym się chwalimy i uczymy inne państwa europejskie, ale nie może mieć to miejsca bez dobrego sprzętu i bez środków finansowych, dlatego też decyzja funduszy o przekazaniu kolejnych środków, tak żebyśmy tego lata byli bezpieczni. Ubiegły rok był latem absolutnie suszy, niżówek, jeżeli chodzi o poziomy wody. W tym roku, już w czerwcu, spodziewamy się podobnej sytuacji, dlatego działamy z absolutnym wyprzedzeniem, żebyśmy wszyscy mogli być bezpieczni, ale Lasy Państwowe to jednocześnie retencja wodna. Dużo dobrych działań na retencję wodną, 120 milionów w ubiegłym roku na działania przeciwpożarowe, również na systemy łączności, systemy ostrzegania, ciągle doskonalone, ale też na retencję wodną. Działanie dwukierunkowe, zatrzymywanie wody, zapobieganie, prewencja i działania edukacyjne, na przykład w ramach pikników ekologicznych. Regularnie Lasy Państwowe dbają o to, żeby uświadamiać wszystkie pokolenia i tym samym potem mieć jak najmniej działań interwencyjnych. Spotykają się u nas cztery tak de facto wojewódzkie fundusze: Dolnośląski, Śląski, Opolski i Małopolski. Bardzo się cieszę z tego, że tutaj na Opolszczyźnie. Opolszczyzna znana jest po pierwsze ze sporej powierzchni lasów, po drugie z tego, że to właśnie niestety u nas doszło do tego największego w historii do tej pory w Polsce pożaru lasów Kuźni Raciborskiej na granicy województwa opolskiego i śląskiego. To jest powtórę. A po trzecie rzeczywiście ze względu na to, że mamy w tej chwili różnego rodzaju reperkusje klimatyczne, coraz częściej przytrafiają się te okresy suszy. I te okresy suszy w tym najcieplejszym, bo tutaj na Opolszczyźnie, przypomnę, odnotowano najwyższą letnią temperaturę w okresie całej historii powojennej. W związku z tym Opolszczyzna jest szczególnie narażona na to zagrożenie suszy w lasach. Myślę, że to podpisanie dzisiejszego porozumienia spowoduje, że opolskie lasy będą bezpieczniejsze. Będziemy w mniejszym stopniu narażeni na tragiczne skutki ewentualnego pożaru lasu, który stanowi w tej chwili dosyć spore zagrożenie dla nas wszystkich.
Na trutowisku Murcki w Katowicach w otoczeniu pszczelich rodzin podpisano umowę na dofinansowanie zakupu 346 uli dla pszczelarzy zrzeszonych w Śląskim Związku Pszczelarzy. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostaną przeznaczone na wymianę starych uli w pasiekach do 10 rodzin pszczelich, które są w złym stanie, na nowe kompletne ule drewniane lub stropianowe. Fundusz przeznaczy na ten cel ponad 100 tysięcy złotych. Związek Polskich Pszczelarzy to największy związek w Polsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz trzeci wspiera małe pasieki, które mają do 10 rodzin pszczelich. Pomoc dla małych pasiek to doskonała opcja pomocy. Koszt jednego ula to 650 zł. Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to pomoc w wysokości 50% kosztu zakupu ula. Nasza współpraca ze Związkiem Pszczelarskim rozpoczęła się wcześniej, bo to dzisiaj podpisujemy kolejną umowę na realizację kolejnego etapu tego zadania. To już trzecia edycja, można powiedzieć, wsparcia małych pszczelarzy. Małych w cudzysłowie, bo chodzi nam o to, żeby wspierać tych pszczelarzy, którzy w swoich pasiekach mają do 10 uli. I to już trzecia edycja tego wsparcia, ale faktycznie dostrzegamy i widzimy potrzebę wsparcia pszczelarstwa, tak jak kapituła nagród Zielone Czeki dostrzegła duży wkład prezesa Śląskiego Związku Pszczelarskiego, pana Zbigniewa Binko, aby w ochronę środowiska, w rozwój pszczelarstwa, i stąd ta nagroda kilka tygodni temu, która skierowana została, Nagroda Specjalna Zielony Czek z okazji, można powiedzieć, też 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu dla prezesa Śląskiego Związku Pszczelarskiego. Bo to nasze wsparcie, które my jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska kierujemy do pszczelarzy za pośrednictwem Śląskiego Związku Pszczelarskiego, to tylko niewielki ułamek działań, inicjatyw, które związek wykonuje. Także cieszy nas to, że wpisujemy się też w te działania związku, że możemy wesprzeć te działania i rozwinąć jeszcze bardziej to, co robi na rzecz ochrony środowiska. W tym roku wsparcie w wysokości nieco ponad 100 tysięcy złotych pozwoli na dofinansowanie zakupu, wymiany około 350 uli dla właśnie pszczelarzy na terenie naszego województwa śląskiego, ale tych pszczelarzy, którzy w swoich pasiekach mają do 10 uli. To jest trutowisko, gdzie się znajdujemy w Lasach Murckowskich na Polanie Hamerla. Jest to trutowisko, które jest zarejestrowane przez uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego, czyli to jest trutowisko z wszelkimi papierami. A dlaczego jest takie ważne? No dlatego jest takie ważne, że tutaj jest unasiennianych około 3000 matek pszczelich. A wiadomo, że naturalne unasiennianie powoduje lepszą przyjmowalność matek, dłuższe życie matek i no jest to natura, bo jest jeszcze forma sztucznego unasienniania, ale to jest, powiedzmy, już nie w sposób taki naturalny. Natomiast my jako Śląski Związek kultywujemy to unasiennianie. Mamy, trzeba tutaj zaznaczyć, dwa trutowiska, bo drugie trutowisko mamy w Wiśle Łabajowie. Tutaj jest trutowisko do unasienniania matek użytkowych, gdzie bezpośrednio matki stąd idą do pszczelarzy, do rodzin pszczelich u pszczelarzy. Natomiast trutowisko w Łabajowie jest trutowiskiem z programu krzyżowniczego Karolinka, którego właścicielem jest Śląski Związek. I tam mamy drugie trutowisko, też oczywiście zatwierdzone przez Sejmik Urzędu Marszałkowskiego. Jest to pomoc dla pszczelarzy, którzy mają poniżej 10 rodzin pszczelich, czyli dla tych pszczelarzy, dla tych pasiek, które nie korzystają przy zakupie sprzętu pszczelarskiego z dotacji krajowej, czyli w tej chwili to się nazywa interwencja w sektorze pszczelarskim, którą prowadzi w tej chwili Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I ponieważ ci pszczelarze, którzy mają poniżej 10 uli, nie mogą skorzystać z tej interwencji, więc od 2019 roku razem z prezesem Wojewódzkiego Funduszu porozumieliśmy się na stworzenie takiego jakby programu Mały Pszczelarz, nazwaliśmy go, i jest on kontynuowany od 2019 roku. 2020-2021 była pandemia, żeśmy nie korzystali, nie rozprowadzaliśmy tych uli, natomiast w tamtym roku i w tym już jest trzeci etap
tego naszego projektu. W tej chwili cena ula na rynku jest około 650 zł. To jest kompletny ul z kompletem ramek w środku. No i tutaj to porozumienie nasze z WFOŚiGW, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powoduje dotację na zasadzie 50-50%, czyli z tej 650 zł przelaz płaci 325 zł, a 325 zł jest dotowane przez Wojewódzki Fundusz. Także jest to bardzo korzystna tak jakby umowa, no dlatego, że pszczelarz płaci faktycznie tylko 50% z ceny ula, no i jest w tej chwili duża popularność tej formy zakupu. No od 2019 roku to jest nasza trzecia edycja. Mieliśmy ją w 2019, 2022 i teraz w 2023. No i ogólnie w tych trzech edycjach zostało zakupionych około 1500 nowych uli dla naszych pszczelarzy. Sytuacja z pszczołami jest raczej, no może nie zła, ale niekorzystna pod względem, że coraz więcej chorób nas zaczyna nękać. Waroza, która weszła do Polski na początku lat 80., no tak jakby potęguje się coraz bardziej. Leki, które mamy w tej chwili, nie są na tyle skuteczne i wystarczające, żeby to roztocze zwalczyć. Natomiast waroza jako roztocze też ma swoje choroby i to są choroby, które częściowo przechodzą na pszczoły, więc coraz bardziej ta pszczoła zaczyna być nękana różnego rodzaju chorobami, a w związku z tym no, likwidacji roi pszczelich ze względu na to, że no, osłabiona rodzina długo nie żyje i bez jakiejś interwencji pszczelarza no, jest skazana. Dlatego dawniej rodziny pszczele, tak teraz jest taki projekt też powrót rodzin pszczelich do lasu, bo rodziny pszczele wyszły z lasu, pszczoły, no i teraz jest powrót do lasu, ale bez ingerencji człowieka, bez opieki człowieka nad rodziną pszczelą, taka rodzina, która się zagnieździ gdzieś w dziupli, czy gdzieś w lesie, w jakimś miejscu, no ma szansę rok, góra dwa lata przeżyć i po prostu ze względu na choroby no, pada. Także no, jest tutaj dosyć duże zagrożenie i dlatego te wszystkie dotacje, które są w tej chwili, czyli wspomożenie, tak jak tutaj podpisana ta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i interwencja w sektorze pszczelarskim, która jest dotowana przez Ministerstwo Rolnictwa no, wspólnie z Unią Europejską, bo to jest też 50-50% dotacji, no, powoduje, że jednak dbałość o te pszczoły jest dużo większa, pszczelarze dostają jakąś wspomożenie, no i miejmy nadzieję, że świat będziemy dalej mieli kolorowy, taki jak mamy, bo no bez pszczół będzie nam szaro.